Dzisiejszy koncert będzie miał bardzo uroczysty przebieg. Po pierwsze gościmy pana ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej. Po drugie pierwszy raz w historii naszego instytutu wręczymy Nagrodę Kryształowego Mostu. Będzie wręczona rektorowi Skubisowi, który jest od początku związany z instytutem za wkład w jego rozwój i generalnie za powstanie instytutu. Natomiast orkiestra przyjechała do nas z Gansu, wykona kilka symfonicznych utworów, w tym pewne aranżacje folkowe oraz tradycyjną muzykę chińską. Bardzo ważna część naszego rozwoju, zwłaszcza tego kulturalnego. Pomysłów mamy bardzo dużo na współpracę, bardzo dobrze zresztą nam się współpracuje już od ponad 11 lat. Ta współpraca przebiega na kilku różnych poziomach. Ona jest współpracą oczywiście w głównej mierze współpracą kulturalną, uczymy języka chińskiego. A ponadto próbujemy nawiązać, zresztą ze skutkiem bardzo pozytywnym, współpracę naukową pomiędzy pracownikami Politechniki Naukowymi Politechniki Opolskiej, a pracownikami Politechniki, zwłaszcza pekińskiej, ale nie tylko, bo są jeszcze inne regiony w Chinach, które są bardzo zainteresowane współpracą i ta współpraca jest bardzo, bardzo owocna i podejrzewam, że nadal taką będzie. No myślę, że to było jedno z przedsięwzięć z tamtych lat, które przetrwało próbę czasu. Przyniosło, powiedziałbym, niebywałe efekty jak na Opole, bo bardzo dobrze wrosło w nasze środowisko. Opole sobie przyswoiło ten instytut. Te inicjatywy, które mają miejsce w instytucie i wokół instytutu, znalazły uznanie wielu mieszkańców Opola. Instytut promieniuje także poza Opole. Było bardzo, bardzo wiele osób odwiedziło Chiny dzięki temu, że Instytut w Opolu powstał, zarówno z Politechniki, jak i przedsiębiorców, ale również wiele innych zawodów zainteresowało się Chinami. I myślę, że kultura chińska, język chiński, problematyka Chin bardzo się przybliżyła do Opola dzięki temu Instytutowi. Mam wrażenie też, że i studenci, ci, którzy mają szersze zainteresowania, także z tego korzystają. 来这个理工大学啊，非常有战略眼光。那么，Politechnika Opolska ma spojrzenie strategiczne, ponieważ już 12 lat temu Instytut Konfucjusza rozpoczął swoją działalność i do dzisiaj odgrywa rolę pomostu kulturowego pomiędzy Polską a Chinami. W minionych latach Instytut Konfucjusza promował chińską kulturę, uczył języka chińskiego oraz organizował liczne uroczystości i imprezy kulturalne mające na celu promowanie tradycji oraz kultury chińskiej.